Witam w kolejnym odcinku z Farm Simulator 22, Elengrad. No nie no. Chuj, musiał mi jakiś przejechać za oknem. No i dzisiaj Elengradzik, jak widać, orka, oreczka, orunia. Znaczy, no oczywiście orka jest tylko na tym kawałku tutaj, powiększanym, bo chcę wam pokazać pole. Nie tyle co pokazać, ale muszę już powoli tutaj siać, więc... Więc no, przydałoby się już mieć ogarnięte pole. Tam do drogi nie będę nic powiększał, tylko tutaj ten kawałek pola chcę powiększyć. No bo tam jest taki temat, że nie potrzeba powiększać. Bo i tak będą pole tutaj, te inne pola dokupywane, więc. O, drzwi zakluczone, okej. Więc jestem sam w chałupie. Ciekawa sprawa. No. Jak to zrobić, tak żeby w miarę kąt prosty wyszedł. Dobra, jak widać. Nawet takim wielkim pługiem da się kąt prosty zrobić. Więc to nic nie szkodzi. A poza tym, tak nie do końca ten kąt prosty wyszedł. Bo tak widać, że trochę zeszedł od 2T, ale dobra. Później tak to będzie dołączone to pole numer 13 do 11, więc najpierw będzie 13 kupione, a potem 12, bo 12 to jest podłużne pole. Przez dwa kawałki, więc może być na końcu dodany. No. No i sobie orzemy tą trawę. I potem w dalszej części odcinka będziemy wapnować, ale nie te pole, bo tutaj już będzie. No to już pewnie będzie sztajer sobie siał. Ogólnie w tym sezonie wyszło. Nie, mnie tam jeździ za oknem. O, muszę zobaczyć nawet ile soi mam, bo ja nawet nie wiem ile soi mam. No, rzepak to by. Olej. Listopad. Czekaj, co to jest za. Co to jest za olej? Że w styczniu ma cenę. Styczeń, luty. Pewnie rzepakowy. Nie jestem ciekawy, a rzepakowy? Rzepakowy, listopad, grudzień, więc. Dobra, okej. Okay. A jak chciałem zobaczyć, ile ja mam soi. Bo soi miałem. Nie wiem, w sumie. 37, 70. 100 ton powinien mieć. A dokładnie soi mam 115 ton, więc zarąbiście. Z trzech pól, no bo w sumie trochę mi uratowało te pole nowe, co kupiłem, bo tam dało 31 ton. Tam dało 31 ton, więc. Więc fajnie, fajnie. Czyli minus te 31, no to bym miał 90 ton, tak? Nie, 85. 85 bym miał. No więc okej. Okay. Więc nawet w sumie dobrze trafiłem te pole. No ale Elengrad się powoli rozrasta. Trochę więcej landu jest kupione, więc już jest fajnie. Teraz myślę, żeby kupić sobie pole. Coś z tych dwóch. Ale oczywiście może pierw trzynastkę. Bo czternastka to jest jedna z największych pól, więc. Nie wiem, w sumie myślę, jakie pole kolejne by tu kupić. A może nie po. O, może siódemkę? Siódemkę i piątkę, o! No właśnie, tutaj chcę ten lamp dokończyć już. Żeby już był na gotowo zrobiony. Czyli piątkę muszę kupić. Pole numer 5 muszę kupić, żeby mieć już ładny lamp tam dokończony. Szóstka i piątka to będzie w sumie jedno z najmniejszych. Nie, chyba siódemka będzie najmniejsza. Ta, 7K będzie najmniejsza z tego co widzę. Bo tutaj będzie też dość duże pole. No i tutaj na tych górach też będą duże pola. Chyba, że to będzie najmniejsze, ten kawałek może być najmniejszy. Ale dobra, to wyrąbane. Tu może być ciekawe na tym Elengradzie, żeby sobie coś pociągnąć większego.
niż 15-metrowy siewnik. Znaczy, no, tutaj na tych płaskich polach to tak, ale tutaj na dole na płaskich polach to pociągnie, ale tam już wyżej, gdzie są te tereny górzyste, to może być bardzo ciekawie. No, orka, oreczka, runie. O, zobacz, jak ten pług idzie w powietrze i w ogóle tekstury orki nie ma. Widzicie to? I to jest oryginalny pług. Przypominam, to jest oryginalny pług. Czy to nawet tekstury orki nie ma? Można i tak. Nie, no, ale Steyerek robi robotę. To muszę wam powiedzieć, że Steyer robi robotę. Ma 1-3 godziny. No teraz dopiero jak złapał ziemi, to dopiero tekstury orki włączył. Jak to w ogóle brzmi, tekstury orki włączył? Ja pierdzielę. Bo teraz ładnie odrzuca. A ciekawe, czekaj. Ciekawe, czy teraz też zniknie tekstura trawy, jak wejdzie cały pół. Nie, patrz, w tą stronę normalnie jest tekstura. To dziwne, nie wiem czemu tam znikła. Nie wiem. No, po prostu farming. Bo, o, znowu nie ma. Pod tym kątem nie ma, ale pod tamtym kątem jechałem, to normalnie miałem. Nie wiem, podejrzane to. Dziwne. O, i teraz znowu jest. O, i znowu nie ma. O, i teraz tylny korpus, o, żeby było bardziej poprawnie. Złapał orki i już normalnie teksturę włączył. Odkładanie ziemi, tak? No, to jest ciekawa sprawa. Coś tam urwałem tego pola, nie? No, patrzcie. Trochę się powiększyło. Zresztą to na mapie widać ten kawałek do wapnowania, co jest. Ile się powiększyło pole. Dość sporo się powiększyło. Tutaj 19 jest, nie jest moja, ale tutaj muszę też te dwa pola jak najszybciej kupić. Bo ta 18, znaczy no, na 18 mam łąkę, więc to jest na razie temat poboczny. Tam, kurde, nie wiem, jak to zrobić. Dobra, później się pomyślę. Mogę złożyć pół? Mogę, dobra. I tu przez płot wyjadę? Wyjadę, no dobra już. Już nie będę specjalnie jechał tam. Tam specjalnie do drogi nie będę jechał po to, aby wyjechać z pola, tak? Staram się realnie grać, no ale nie zawsze. Znaczy. Nie zawsze mi to wychodzi. Może nie tyle co wychodzi, a dużo razy mi się nie chce po prostu i tyle. Dobra, pułknik stoi. I siewnik gdzieś. Tam jest siewnik. To te dwa worki stoją. 22 na godzinę wsteczny. Elegancko. Muszę powiedzieć, że ja to tyle na wsteczny, co prawie, że ciapek do przodu, tak? I co by tam zasiadł? Trawa. No dobra, pszenica. Sobie dosypię to, co tu jest. To skąd to w ogóle jest? Czy ja miałem jakiś siewnik w porządku? Jak wiem? Nie wiem, skąd te dwa worki tu zostały. Przecież kukurydza ani nic z tych rzeczy nie siałem. Nie wiem. Poważnie, nie wiem. Nie ma, nie wiem, w sumie nie ważne nawet skąd te. Ważne, żeby był worek i tyle. No i dobra. Teraz sobie normalnie wjadę drogą, już nie będę taki brutalny. No i dobra. No to ten pług jeszcze mogę urwać, ale to jest za blisko drogi by było i tak to za brzydko by wyglądało. Dwie sztuki, obrót. No i ty tu sobie już walczył. 18 minut. Tak ładnie wygląda ta orka po kukurydze, ale więcej tej orki pokażę wam w kolejnych odcinkach. Bo tutaj za niedługo też pewnie będzie kiszonka robiona. A nie, w sumie tam na krowach trochę kiszonki jeszcze jest.
Ja nawet nie wiedziałem, czy ja w ogóle tę kieszonkę użyłem z grów. Czy w ogóle ją otworzyłem, o, może od tego znaczy. Ale chyba otworzyłem ją raz. Landy nie stoi z wapniarką, no bo jak widać, dojście jedzie z wałami. A ja myślałem, że ja w ogóle tą mniejszą wapniarkę, to me. Na jedno się mówię. Pomyślałem sobie, że jak mam to na jedną osi, no to mówię, kurde, sztejera sobie użyję, mojego starego, znaczy starego, no, tego mniejszego sztejera, tak. Kurde, co użyję do wapniarki, będzie elegancka. Patrzę, że tu, kurde, taka wielka landara stoi. Oczywiście obrót. 12,3 metra, no 15, więc tam spokojnie. Jeden ma z tej strony, drugi ma z tej strony, kurs. Zakończenie. Tylko, że on z ciemnikiem jest szybciej, tak? I też jest, i to jest to, że ma o 3 metry więcej i jedzie szybciej, tak? No bo tam jedzie chyba z 18, a jadę tylko z 12. Znaczy ja jadę, no tutaj wały jadą tylko 12, więc. Dobra. Jedziemy wapnować. Dawno na tym polu tutaj przed gospą nie robiłem nic. Chyba, że kosiłem tutaj ostatnio, ale. Co nie pamiętam. Ale zrobimy sobie wapno, no bo na tym płaskim polu tutaj dużym, na tej czwórce, to mi się nie chce wapnować. Znaczy i tak będę się to wapnować, ale nie chce mi się na odcinku wapnować, a może tak. Bo w poprzednim odcinku w sumie tam kosiłem, więc. W poprzednim odcinku tam kosiłem, więc nie chcę odcinek po odcinku robić tego samego. Znaczy tego samego, na tym samym polu. No wiadomo, trzeba trochę sobie urozmaicać. A szesnastkę sobie wam pokażę. Widzieliście, w tym sezonie tylko pokazałem wam pole, jak kosiłem. Znaczy jak kosiłem, jak kupiłem. I puściłem sobie kurs player, żeby kosił. No to tylko tyle wam pokazałem tego pola. A na przyszłe żniwa sobie tam zrobimy. Robimy sobie tam żniwa po prostu. Zaczniemy sobie żniwa tamtego pola i tam sobie będziemy kosić. Ja muszę powoli myśleć sobie nad nowym kombajnem. Może nawet tego idala od razu kupię. Bo widzę, że fajny kombajn był. Robotka fajniejsza, 13 na godzinę to właśnie mi się najbardziej ten prędkość tego. Ta prędkość tego. No. Tego headera mi się podobała. Nie, że on jechał tak szybko. Dobra, w sumie na jedynce. Na jedynce 2,11 na ostrzeszyn to wystarczy. No bo zakres piąty jest rzucony. Dlatego on tak szybko cofał. O, krótko czytał, ale nie odpisał. Może teraz dopiero czytał. I tak wiem, że pewnie napisze po sąsiedzku. Tak się domyślam. I dobra. Widzę, że Żyda zrobiłem, ale dobra. Tutaj przejadę tak, bo nie pamiętam sobie, jak to pole się wapnowało. Ale chyba na 3 razy idę. Ewentualnie tam jakiś mały Żyd zostanie. A chyba będzie na tej Żyd. Tak sobie teraz patrzę, to będzie może i na tej. Ale Landini sobie coś. No dobra. Za szybko to chciałem powiedzieć. Znaczy ogólnie to sobie radzi z tym wapniarką. Wiadomo, ma trochę mniej koni niż mój Deutschwar, bo Deutschwar ma 263. O właśnie, no wyciągnik trzeba też kupić. Ale to nie. Pierw kombajnik, bo pola mi doszło. Ciągniki jeszcze dadzą radę, no bo mam sztejera 300 koni, więc. Sztejer sobie da radę. No sztejer jest tylko do ciemnika na razie. I przez długi, długi czas będzie tylko do ciemnika. Dopóki nie kupię jakiejś talerzówki dłużej. Że, no i ja po prostu muszę jeszcze ciągnik kupić. Miałoby być dojczyki, więc jeszcze dwa dojczwary się pojawią. 8 i 9 się pojawi. A czy później coś innego? Mniejszy sztajer jest. Pewnie Landini będzie wysadzone. Myślę, że Landini będzie sprzedane i będzie kupione. O, co właśnie, co będzie kupione później?
To jest właśnie największy problem, co ty później kupić. Dobra, przejadę się na to wolę w sumie, no bo jest dość płasko, a ja chcę dość szybko zrobić wapno, jak najwięcej w tym odcinku. A to, że to jest płaskie pole, oprócz tej góry tam w jednym miejscu. Chcę jak najwięcej tego pola zwapnować, więc oczywiście jak widzicie, ja to bez GPS-u, no bo jadę naokoło. Szóstka nie wymaga wapna, tylko te pole wymaga. I tamto, i tamto. Tamto za gospą. I teraz sobie tak pomyślałem, że jak tutaj będzie ten teren kupiony, to tutaj ten podtrzymywali, to się połączy, będzie tutaj fajne pole. Tak trzeba będzie zrobić. To chyba jak najszybciej nawet. No, 16 jest dość dużym polem. Samo w sobie. Bo tam jest 4-40 hektara. Więc spoko, spoko. A myślę, jakby to pole najszybciej rozbudować, no to chyba tą szóstkę i dokupić piątkę, żeby tam już się opłacało jechać. No teraz też się w sumie opłaca jechać, ale wiadomo, żeby jak już jechać, to trochę dłużej tam, żeby pojeździć na tym polu, a nie, że są 4 czy tam 5 kółek koło pola i koniec, tak. Dobrze, że mam silnik 15-metrowy już tutaj, to chociaż trochę to szybciej pójdzie. Mam 115 godzin na tym serwerze, więc trzeba trochę, troszeczkę się już bujać tutaj z tą serią. No, a w przyszłości jakieś planuję tutaj sobie zrobić. Właśnie nie pamiętam, czy to miało być oliwki, czy winogrona. A może to i to. Nie, i 18 to jest metrów. A czemu 40? A, bo ja ostatnio chyba nawet na bus rozsiewałem landing, więc. Więc dlatego pewnie wyskoczyło. A tutaj chyba zostawię sobie tą łąkę u góry, co jest. Chodzi mi o ten kawałeczek, że ja sobie ją zostawię jednak. Ja sobie ją tylko przeoram i zasieję od nowa. A pole sobie puszczę. Puszczę tutaj. Tutaj tak jak idzie po płaskim. Żeby mieć płaskie pole. No, mogłem tu sobie te drzewa wywalić. I tu jakieś był gładzi teren, ale to nie ma sensu. Nie ma sensu się tak bardziej. Po prostu trzeba tutaj tak z tą górą się pogodzić, jak jest i tutaj tak jak idzie pole i koniec. A łąka na tej górce fajnie wygląda. No i teraz widać właśnie, jak ciągniki sobie radzą. No ci powiem, że Landini dosyć dobrze. Ja tu muszę tą górkę, ten kawałek pola tutaj poprawić, gdzie teraz wapnuję. Muszę go tak bardziej, tak bardziej ściąć. Zaraz zobaczę. Znaczy zaraz, no w kolejnym odcinku zobaczycie, jak to wymyśliłem. No tak mniej więcej jak przejechałem. Muszę to zciąć. I będzie dobrze. Nie wiem, czy chyba pierwsze tej góry nie zwapnuję tutaj. Jak dam radę i potem. Potem będę już po płaskim sobie wapnął. Jak chyba jest. Bo będzie to najszybszy, najlepszy sposób. Mi się wydaje, no nie. Czy jak teraz sobie patrzę? To w sumie z daleka nie ma widać tej góry aż tak. Jak mówię, Landini sobie ładnie tutaj radzi z wapniarką. Mi się zdaje, że nawet chyba dojść trochę gorzej nawet. Może przez to, że Landini ma biegi, a dojść nie ma. Może też przez to. Że dojść ma automat, więc on sobie tam sam dobiera biegi. Ja tutaj mam najwyższy bieg wrzucony i w sumie widzicie, że idzie tak.
No bo ten zakręt mi się tutaj nie podoba, za cholerę. Muszę coś tam jeszcze z tą górką zrobić. Tam na tym rogu. Muszę ją trochę bardziej zgładzić. Ściąć trawę po prostu, o tym chodzi. No i dobra. GPS on. No bo tu jest tak. Zresztą sobie nawet widać to. Trochę sobie tutaj skrócę te pole, ale zyskam to, że nie będę musiał się męczyć z headerami tam, bo tam jest straszny problem z headerem zawsze. Znaczy, bo jeśli ktoś się tam zagnie w pół jakoś, to tam wiadomo, to tam jeszcze jakoś idzie, tak, ale. Dobra, ten sobie sieje, a ten sobie wałuje drugie kółko, dobra, więc spoko, spoko, to idzie im. No, a ja muszę sobie kupić wapno, bo nie mam. Archetypu Big Bag. I zrobimy sobie 8, tu będzie 16 i jeden worek. Jeden worek chciałem. Będzie 19. Nie, to będzie 9 razy 2, no to będzie 18, tak? No, czyli 900 kilo powinno braknąć do pełnego. Ktoś się zablokował. Aha, oni się tu delikatnie mówiąc stuknęli. Dobra, ty o. Poważnie nie pojedziesz przez to, że włączyłem pracownika. No, tak sobie myślałem, że oni o siebie się stukli, no bo o co innego mógł się zablokować, skoro tam jest płaski teren bez przeszkód. O to słowo mi chodziło, bez przeszkód. 22 minuty odcinka, więc spokojnie, na wojnie. Dobra, zrobimy tak, żeby król widział, bo. To w sumie, bo to nie był. Pewnie zaraz by się przekrył, że nie było znaku zapytania. I dobra, nowa karta. Dobra. Czytaj dalej, jak to tu wszystko. Ole. Później sobie poszukam. Dwie tony wapna, więc pojadę sobie tak jak idzie zakręt. Pojadę sobie tak jak idzie zakręt, żeby mieć sobie jakiś tam delikatny poprzecznik zrobiony. Po prostu na tym asfalcie nie nawracać, tak. No bo po co na asfalcie nawracać, jak mogę na polu nawrócić? Coś na tej zasadzie, nie? Makieba, makieba. Dobra, fajnie to idzie. No w sumie to pole tylko zostało z największą górą. No w sumie tam jest, można powiedzieć, że największa góra w tym miejscu, bo tam jest pionowa aż za gospodarstwem w tym jednym miejscu. Ale dobra, dobra, dobra. To się tam da. No mówię, to się. O, tu. O, patrz. Jeszcze ze 100 kilo bym sobie tutaj uzbierał z tych trójkątów. No bo tu pracownik już kosił końcówkę i ja tego nie kosiłem do tego, co. Dlatego to tak wygląda, bo ja nie kosiłem tego pola do końca, tylko pracownik kosił. No ale już. Skoro tak skosił, no to niech tak jest, tak. Kurde, nie wiem jaki odcinek sobie tutaj włączyć. Może kategorii. Dobra, cyk. Gdzie ten skręt jest? Tu jest, dobra. Tyle, tyle, tyle. Arabki nie, angielski też.
kreskę skutecznie. Połowa też nie. O, to jest taka dobra. Ale to później. No, piszę 4 zł za obsługę maszyn. Ciekawie. To jest sezon 12, już ja pierdziolę. Widać jak ten czas leci, nie? W tym farmingu. I w sumie, no, można powiedzieć, że trochę już nie porobiłem, tak? A tak można powiedzieć, że wielki ciul jest mapy wykupione i maszyn, tak naprawdę. No, co tu jest wykupione? Tak naprawdę to od początku gry kupiłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pól. Sześć pól. Sześć pól, a mam kurde 40 parę odcinków. Gdzie na flecie, na osadzie kupiłem raz, dwa pola. Dwa pola w 16 odcinków, czy tam 17. No, kupiłem dwa pola, a to kupiłem sześć. Tylko, że fleta, wiadomo, flet na osadzie to jest w ogóle inna seria. I tam jest inny tryb, no bo tam jest polski tryb, więc staram się jak najwięcej wam pokazywać roboty, żeby jak... Bo wiadomo, małe maszyny to jest ciekawe jeszcze, tak? Ale później jak już będą te większe, to tam już... Może i będzie trochę szybciej to... Może to trochę szybciej będzie szło, ale chodzi o to mi, że już nie będzie tak sobie oglądane. No, polski sprzęt to polski sprzęt. W ogóle też zupełnie inaczej mi się tam gra na flecie niż tutaj, tak? Bo tutaj wiadomo, to duże gospodarstwo, no to wiadomo, kurzpleja tam, a tam to w sumie bez GPS-a i bez kurzpleja wszystko na rękę sobie jedziesz, tak? No i odchodź. Załadowane, więc wracamy na pole i rozrzucamy to wapno i spadamy. No bo jest 28 minuta, a ja chcę te pole skończyć, jak się uda. Powinno się udać, bo to jest... Tam powinna być chwila, moment. Zwapnąłeś to. No. Dobra. A na górę jest? Dobra. Tarirarara. Kurde, ten telefon. Słuchawkę ładowałem sobie 20 minut. Ciekawe, jak długo wytrzymają. Chyba, że zaraz po tym odcinku wyłączę słuchawki i pójdę je podładować dalej. No bo wiadomo, bo z krukiem mam grać o 20, czy tam 21, nie wiem, jak tam dokładnie. Czemu ja tu skręciłem? Czemu ja na gospodę skręciłem? Przecież ja mogłem prosto asfaltem jechać i na prosto na pole bym skoczył. A, baran. Dobra, przez gospę się przejadę. W sumie tutaj na tej gospie nic ciekawego nie ma. Jakby nie było, to jest, co tu stoi? Mulcher, talerzówka i siewnik kukurydzy. Który będzie sprzedany prawdopodobnie, no bo jest trochę przemały. No i dobra, tu przez pole sobie przejadę. Dobrze, tą górę tutaj złapnąłem, to fajnie wygląda. Ale wolniej, bo się coś wypierdzieli. No ale dobra, a ja idę na... Wykręcił. Dobra, na szybkę ZW. Dobra, wróciłem. Po prostu musiałem z klatki schodowej do domu wnieść ziemniaki i tyle. A GPS-a sobie puściłem, więc była idealna okazja do tego, żeby to zrobić, więc... Jak skończy siać sztajerek, a gdzie jest sztajerek? Tu jest. On ma minutę, więc dobra. Za minutę ja go puszczam na to pole i niech sobie sieje, bo to jest duży kawałek, więc...
Jest duży kawałek, więc na spokojnie sobie da radę. Przynajmniej raz koło sobie objedzie na tym polu. Na odcinku, a reszta po odcinku będzie zasiane i zwapnowane. Znaczy, no pole będzie zwapnowane całe na odcinku, ale zasiane będzie poza odcinkiem. I w sumie z siewów już odcinka nie planuję, bo tam sobie na wiosnę chyba zasieję. Tam sobie zasieję sorgo. O, te trzy pola. Czyli to, to i to będzie sorgo, więc na wiosnę się spotkamy z siewem po prostu na tamtym polu i tyle. No więc sobie nawet dobrze, że będzie na wiosnę siane, bo... A ile mam krów w ogóle? 3-6, dobra. Dobra, te zaraby dojrzałe. Te mają 50% rozmnażania, więc mają jeszcze raz, dwa, 5 miesięcy. 5 miesięcy, czyli będzie w marcu nowa, dwie nowe krowy będą w marcu, dobra. A te dojrzałe płciowe będą mieli za miesiąc, nie, za dwa. Za dwa miesiące chyba. Jakoś tak. Dobra, szybko sztejer. Tam też walne pszenicę. No, pszenica to jest dobry pieniądz. Czy dobry, no taki. Taki sprawiedliwy ten pieniądz, muszę powiedzieć. Jakkolwiek to brzmi. No ale dobra. Rozkładamy zaraz tego dziada. Rozkładamy dziada i brak kursu i generujemy szybciutki kurs. On będzie jeździł od tamtej strony, więc bardzo dobrze. O to mi chodziło. Z wołami to, bo tam zostało jeszcze 10 minut pewnie roboty. Nie, 6, dobra. 6 minut, bo widzę. No to w sumie dużo się nie pomyliłem. No to 6 minut, to już jedno kółko będzie mu zrobione i będzie jechał drugie. Jak będzie jechał drugie, no to przydałoby się zrobić drugie kółko dookoła pola. Że on jak już będzie się autopowapnowanym, żeby nie wjeżdżał po prostu. Wtedy idzie się capnąć, gdzie było wapnowane, gdzie nie. A tak to będę widział przynajmniej końcówkę wapna. 6 metrów. No. Chyba, że jakoś koślawo pojadą, to będzie mniej. No, fajnie, ja lubię wapnować, bo fajne tekstury w sumie są 20. U 19 to tak... 19 tak fajnie nie wygląda, nie? Jak tutaj. Ale rożotniczek będę musiał kupić i tak. Nie tylko do wapna, ale do obornika też. Dobra, dwa. Trzy. Trzy przejazdy zostały długie. Zablokowany przez orbit? Nie, przecież nie jest zablokowany przez sofa. A, bo on przyzwonił pierw ten płot, a potem wyskoczył. No, dobra. No właśnie o tym mówię, że krzywo pojadę. No właśnie, już jechałem krzywo i... W sumie to też jechałem krzywo na początku, bo widać, że tutaj już jest... Bo tu jest równo z siewnikiem zrobione. O, nawet nie nasypałem nasiana. To jest, kurde, mistrzostwo świata. Więc ładnie jest rozsiane. Trochę wężowato, ale... Ale jest. To się liczy. No i najważniejsze jest to, że starczy wapna. No i powinno starczyć, bo jest 11 ton. No, chyba raczej starczy. Jak nie, no to po prostu... Jak nie, to się skończy odcinek i tyle. No, widać, nawet zacząłem szybciej trochę wapnować, siać, niż było wapno. By się zrobił nakład, ale dobra. Dobra, wyłącz mi tego GPS-a, bo mnie tutaj zasłaniasz. I w sumie... Tak to mogę zostawić już. Tutaj już nie robię tego skosa, no bo ja tu zaraz będę zwapnowany, więc... Najważniejszy był tamten przejazd, żeby on sobie pojechał. A tutaj to ja sobie już ogarnę. Zdążę już do tego przejazdu.
No i wjadę sobie w ten, żeby nie jechać taki kawał. Wtedy nawrócę w prawo i potem będzie tu i będzie to zwapnowane. Więc zanim tu przejdzie silnikiem, to już to będą zwapnowane całe. No dobra, fajnie zajdzie, fajnie. 9 ton, w sumie 10, no to no, powinno starczyć. W sumie dwa długie zostały, no to. To ten górę ta bardzo jest. Dobra, elegancko to wygląda, podoba mi się. Dobra. Zwapnowane, więc nawrócone. No i jak? Prawdopodobnie będzie skończony, miał robotę też Deutschfahrt do końca odcinka. Bo pisze, że 2 minuty, więc akurat będzie zasiany i w sumie zwołowany, więc. Nie wiem, jaką miniaturkę chyba z Andiniego wrzucę, no bo najwięcej w sumie jest wapnowania na tym odcinku. I to był w sumie motyw przewodni tego odcinka. A orka była tylko dołożona. Więc tak to wygląda. Dobra, ten tam już, tam też jeszcze z 5 minut i będzie kończył orkę. Na 19 na kontrakcie, więc. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Praca na polu, uprawianie pola. Okej. No, dość parę widać na mapie, tutaj jest, czyli jeszcze ten przejazd został mu. O, ale tam ściął przyjaciel. Właśnie o tym mówiłem, że tamten ruch muszę trochę poprawić. Ale to później. No i dobra, ostatni długi przejazd. I teraz już będą krótsze. Więc to nie można powiedzieć, że o 36 metrów będzie krótszy. Będą taką szerokość, że coraz ściany. Cześć, od tego, że tak. No nie wiem, zobacz. Nie no, ale mówię, ale bardzo fajnie idzie to wapnowanie. I właśnie kurczę, jestem ciekawy, powinno starczyć tego wapna, ale chociaż tak patrzę, to ciężko się zapowiada, żeby to starczyło. Ale no, czas pokaże. Makieba. No zakończył pracę, dobra. Czyli ten skończył robotę, więc elegancko. A ja nie wiem, czy mam kończyć odcinek, czy jeszcze wapnować? Ile jest minut? O, nie, dobra, trzeba kończyć. Trzeba zrobić tak, o. I elegancko, do równego zwapnowany jest. A ten clean to ja sobie sam sobie zwapnuję. Poza odcinkiem. Czemu ty się... A, bo ja pracownika przez przypadek puściłem. Czemu tak szybko te wały rozkłada? Teraz już wszystko wiem, czemu tak słabo. Pyk. Dobra, tutaj. Cyk, wygenerowany kursik. I robotę ma zakończoną też w tym samym miejscu, więc. Nic tylko czekać, aż on to zwałuje. A to będzie godzinę wałował, więc. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, papa.